Medytacja odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto paschy. Gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym, pisze ewangelista Łukasz. Wiemy, że Łukasz pisząc swą Ewangelię poszukiwał naocznych świadków zdarzeń, które się dokonały. Spotykał się więc przede wszystkim z Tobą Maryjo, która Mu opowiadałaś o dziecięcych latach naszego Zbawiciela i o wydarzeniach z Jego życia, których byłaś naocznym świadkiem. Epizod, który rozpamiętujemy na pozór drobny, a w rzeczywistości jakże ważny w historii Zbawienia, pochodzi więc... Bez wątpienia z Twoich ust. To ty opowiedziałaś go zasłuchanemu w twe słowa Łukaszowi, a on przekazał go nam. Oto całą rodziną idziecie do Jerozolimy. Podróżujecie pełni radości, ze śpiewem psalmów na ustach, by w świątyni oddać cześć Bogu Najwyższemu, by się z nim spotkać. W o ile szczęśliwszej sytuacji my się znajdujemy, my, którzy, jeśli chcemy spotkać się z Bogiem, nie musimy udawać się w daleką i uciążliwą podróż. Możemy wejść do najbliższego kościoła, by nawiedzić go w tabernakulum i tam go adorować. Pomimo to, lubimy pielgrzymować. Do różnych świętych miejsc, a szczególnie do Twoich Maryjnych Sanktuariów, na krzeptówki, do Ludzimierza, do Częstochowy, Fatimy, Lourdes. Doświadczamy zmęczenia i skwaru, czasem ulewnego deszczu ocieramy pot z czoła. I jakże się radujemy, gdy wreszcie dotrzemy do celu. Ty, Maryjo, znasz ten trud i tę radość, bo sama ich doświadczyłaś. Wędrując w gronie rodziny, przyjaciół i sąsiadów, by w ten sposób wypełnić wymóg prawa, lecz przede wszystkim by zaspokoić potrzebę serca. Byliście już dawniej w świątyni jerozolimskiej, przed dwunastu laty, ty i święty Józef, by ofiarować waszego małego synka Bogu Ojcu. Przybył on wtedy triumfalnie do świątyni w waszym towarzystwie, niesiony na twoich rękach, przyszedł do swej własności, choć ten ingres był tak cichy i skromny, że nikt poza Symeonem i Anną nie zauważył go. Teraz Jezus ponawia swe wejście, ale już jako dorastający chłopiec, w pełni świadomy, że piękna i potężna świątynia jest domem jego Ojca. Jest więc jego domem. I wy oboje, Maryjo, wraz z Józefem też byliście tego świadomi, a jednak, pomimo to, ta prawda tak was później zdumiała i zaskoczyła. Po zakończeniu uroczystości wybraliście się wraz z innymi pielgrzymami z Nazaretu w drogę powrotną. Było we zwyczaju, że pielgrzymi dzielili się na dwie grupy kobiet i mężczyzn, dzieci mogły przynależeć tak do jednej, jak i do drugiej grupy. Nic więc dziwnego, że w zamieszaniu związanym z wyjściem rodzice nie zauważyli nieobecności Jezusa. Ty myślałaś, że jest z Józefem, a Józef, że jest z tobą. Po skwarnym dniu podróży wieczorem stwierdziliście z przerażeniem, że nie ma go wśród Was. Najpierw niedowierzanie. Gorączkowe wypytywanie uczestników grupy i coraz większe przerażenie. Jezus zaginął gdzieś po drodze. Musiał chyba zostać w Jerozolimie. Co się z nim dzieje? Może błąka się samotny i głodny po zaułkach jerozolimskich? Przecież tam jest tak niebezpiecznie. Może ma do was żal, żeście go zgubili? Bóg nam zaufał, powierzył naszej opiece swój największy skarb, swojego syna, myślałaś, a myśmy zawiedli, nie dopilnowali. Jakże cierpiało, matko, Twe niepokalane serce? Jakimi wątpliwościami i obawami musiało być targane? Duchaś jednak człowiekiem, więc pomimo, że ufałaś bezgranicznie Bogu, że nie dopuści do żadnego nieszczęścia, twoje ludzkie serce gwałtownie biło piersi a oczy płakały a dziś twoje serce też Niepokoi się i Twoje oczy płaczą, patrząc na nas, którzy tak często gubimy Jezusa. Wtedy w Jerozolimie nie wy zgubiliście Go, to On oddalił się od Was na krótki czas, ale w życiu ludzi zdarza się na odwrót. To nie Jezus oddala się od nich, to oni przez grzech oddalają się od Niego. Ale niestety widzisz to matko i bolejesz nad tym wielu jest chrześcijan którzy się tym zupełnie nie przejmują grzeszą grzeszą a jego nieobecność w ich duszy wcale ich nie martwi jednają się z nim przez spowiedź Jezus wraca do nich a oni się tym nie radują spowiadają się często powierzchownie bez przygotowania czasem tylko dlatego że tak trzeba aby wypełnić formalny obowiązek aby zdobyć podpis na kartce, a potem zaraz o tym wszystkim zapominają. Nie wyglądają na uszczęśliwionych tym, że Jezus wrócił do nich, że oni sami przeszli ze śmierci do życia. W swojej słabej wierze i oziębłości praktycznie nie widzą różnicy w życiu z Nim lub bez Niego. Twoje niepokalane serce Zawsze gorący miłością do syna cierpi widząc stan obojętności religijnej u tylu Twoich dzieci, u tylu chrześcijan. Jakże inna była postawa Twoja i świętego Józefa, gdy po długich poszukiwaniach wreszcie odnaleźliście go w świątyni. Ile radości! Jaka ulga! Niech to stanowi dla nas wskazówkę, gdzie szukać Jezusa, gdybyśmy mieli nieszczęście zgubić Go. Szukajmy Go w świątyni, w kościele, przy konfesjonale, w dobrze przygotowanej szczerej spowiedzi, zakończonej mocnym postanowieniem poprawy, i wtedy radość zapanuje w naszych duszach. Szukajmy go z bólem serca, tak jak jego ziemscy rodzice go poszukiwali, a znajdziemy go z radością. Powiedziałaś Maryjo świętemu Łukaszowi, że bardzo zdziwiliście się widząc Jezusa między uczonymi, jak ich słuchał i zadawał im pytania. On ich wtedy, pytając, nauczał. On, dwunastoletni chłopiec, Nauczał mędrców, bowiem można uczyć, zadając pytania, a oni zdumiewali się jego mądrością, słuchając go. W ten sposób Jezus po raz pierwszy użył sztuki prowadzenia dialogu, którą tak często używał w swym późniejszym nauczaniu, jak to zauważył święty Jan Paweł w jednej ze swych kateches. Widząc tę scenę, zdziwiłaś się bardzo. Skąd matko to twoje zdziwienie? Czy nie wiedziałaś, że twój syn jest Bogiem? A więc pełnią mądrości? Wiedziałaś o tym dobrze. Ale dotąd, przez wszystkie dziecięce lata Jezusa, obcowałaś z nim na co dzień jak ze zwykłym dzieckiem. Jezus przecież nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym. Uczyłaś go chodzić, mówić, śmiać się. Józef uczył go zawodu. W Nazarecie nie działy się żadne cuda, o których opowiadają pobożne legendy. Był zwykłym dzieckiem. I oto nagle słyszysz z jego ust słowa: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oto nagle On, Wasz Mały Jezus, niespodziewanie objawia się przed Wami w majestacie Syna, Ojca Przedwiecznego, uświadamia Wam, swoim ziemskim rodzicom, że ponad naturalnymi więzami krwi i obowiązkami synowskimi stoją sprawy i obowiązki wynikające z Jego zbawczej misji, powierzonej Mu przez Ojca. Z jego słów wynika także ważna lekcja dla wszystkich rodziców, którzy nie chcą pogodzić się z zamiarami opatrzności względem ich dziecka. Dziecko nie jest własnością rodziców, ale jest własnością Boga, który może postawić przed nim jakieś szczególne zadanie. Zdarza się nierzadko, iż rodzice, dowiadując się, że ich syn czy córka pragną wstąpić na drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego, robią co mogą, aby uniemożliwić spełnienie celu zamierzonego przez Boga, a będącego przedmiotem marzeń dziecka. Czyniąc tak, przeciwstawiają się nie tylko woli Bożej, ale także mimowolnie. Usiłują zniszczyć szczęście swego syna czy córki bowiem prawdziwe szczęście osiąga się tylko spełniając wolę Boga. Szczęście nie tylko w wieczności, ale i tu na ziemi. Maryjo, naucz nas wszystkich, jak należy zawsze i przede wszystkim być w tym, co należy do ojca. Matko Nacierpiałaś się bardzo w ciągu tych bolesnych trzech dni. Z niepokojem i wielkim bólem serca szukałaś Jezusa, który na krótko oddalił się od ciebie. Ale po tym smutku nadeszła wielka radość. Spotkanie z nim powiedz nam, jak nieustannie szukać drogi, która wiedzie do niego. Jeśli utracimy go przez grzech, niech to będzie poszukiwanie. Z bólem serca, jeśli on oddalił się od nas, jak to się czasem zdarza, gdy chce wypróbować naszą wiarę, szukajmy go z tęsknotą i gorącym pragnieniem połączenia się z nim. Niech to nabożeństwo pięciu sobót, które odprawiamy, aby wynagrodzić wszelkie bluźnierstwa, zniewagi i obojętność, które dotykają Twoje niepokalane serce, będzie spełnieniem pragnień Jezusa. Bowiem jest Jego wolą, abyś była coraz bardziej znana i miłowana, a Twoje niepokalane serce coraz to bardziej czczone przez nas. Twe dzieci, które uciekają się pod Twoją macierzyńską opiekę.